filmik ten ma na celu objaśnienie wszystkim, którzy się mnie pytają, od jakich filmików zacząć oglądanie mojego kanału. Już tak się spotkałem właśnie z takimi zapytaniami. Podzieliłem kanał na, jeśli chodzi oczywiście o tą część poświęconą lekcji i nauczaniu gry, poświęciłem kanał, podzieliłem go na 5 playlist. Pierwsza playlista to była taka, którą możecie oczywiście oglądać w różnej kolejności, nie po kolei, byleby po prostu obejrzeć wszystkie filmiki. Czyli to są jakieś postawy, trzymanie piórka, trzymanie gitarki, ustawienie ewentualnie jakby wzmacniacza, jakby to miało brzmieć i jak to kombinować z samą gitarą, wybór gitary i tak dalej. Druga playlista to byłyby ćwiczenia i lekcje poświęcone takim podstawowym zagadnieniom, już można powiedzieć teoretyczno-praktycznym, czyli jak kostkować, jak już robić jakieś flażolety, podciągnięcia, bendingi, takie różne rzeczy, ćwiczenia na konkretne już ruchy palców i tak dalej. Kolejna playlista to byłaby taka już bardziej zaawansowana teoretycznie i praktycznie, czyli już bardziej wykorzystująca te dwie wcześniejsze, czyli właśnie pentatoniki, skale, różne przebiegi, solówki. No oczywiście solówki tworzymy na podstawie tych wcześniejszych rzeczy. Jest to, jakby można powiedzieć, do jednego wora wrzucamy i tworzymy coś swojego. Kolejna playlista to byłaby wskazówki aranżacyjne, jak tworzyć utwory, jak w zespole współpracować, jak to wszystko zrobić. A piąta, ostatnia byłaby poświęcona podkładom, czy jest poświęcona, byłaby, na przykład mówię przed podziałem, podkładom. Czyli tutaj już jest część dla tych, którzy mają już pojęcie, wyćwiczyli sobie wcześniejsze rzeczy, puszczają sobie podkład i do niego można w nieskończoność grać swoje improwizacje. To będą podkłady, które mojego autorstwa, moich skromnych umiejętności, więc zapraszam do dzieła.